Siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur GT, na kolejnych poszukiwaniach, kolejnych wykopkach, kolejne nadzieje na fanty. Oczywiście kolejne wykopki na wyjeździe, ostatnie przed powrotem do Niemiec, także niedługo powrót, ostatnie wykopki w miłym towarzystwie. Jakie towarzystwo to widzieliście ostatnio na ostatnim filmie. A jak będzie tym razem, oczywiście znowu jest las, las wita nas. A jak będzie tym razem, zobaczymy. W zeszłym odcinku jakoś tak hojnie nie było, ale coś tam było, jakieś monety były. Garnek, fajna akcja z garkiem. Słuchajcie, no każdemu na pewno by serducho biło, jakby to wykopywał. No niestety nic nie było. Do 3 razy sztuka, już 2 razy takie akcje miałem. Myślę, że za 3 razem będzie dobrze. Cały czas oczywiście zachęcam osoby, które oglądają, jeszcze nie subskrybują kanału, do tej subskrypcji, naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się przy pierwszym jakimś lepszym fancie. Miłego oglądanka. Zaczynamy od pierwszej znajdki dzisiejszego dnia. Wlatuje blacha, blach, blacha. Powiem Wam, że to jest dosłownie pierwszy sygnał dzisiaj. O ile jestem, 20 minut tu chodzę, naprawdę zero sygnału. Tak, widać jakieś lasy. Lasy nie są za hojne dla mnie. Ale nic nie zrobimy, jest blacha. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jak nie ma nic, trzeba się cieszyć z tego, co jest. A że wpada pierwsza blacha, także się cieszymy. Jakaś krągłoś tu wyskoczyła. Dołek wykopałem. Zobaczcie, coś tu kurde jest w tej dziurze. Co my tu mamy? Co to tu jest, amuleta? Kurwa, to będzie srebro. Ja pierdolę, ale strzał. To jest srebro. To jest srebro. Na mnie tak wygląda, ale zajechana ta patyna na tym strasznie. Co to tu będzie, nie wiem. Ciężko tutaj, to chyba zilba groszy będzie. Chyba będzie zilberek, także jest dobrze. Jest dobrze, wyśmienicie. Naprawdę słabo tu w te sygnały, to jest chyba 5. czy 6. sygnał. Wiadomo, no pierwszy mi tam pokazałem, więcej nie będę nagrywał. Ale zobaczcie, tu wlatuje piękny, no, totalnie zajechany, ale jest zilberek. Nie, to nie będzie chyba zilberek, czy to jest zilberek. Tak jest, to będzie jeden zilba groszyn, ale taki wycieruch. Oczywiście zdjęcie Wam tu wrzucę. No, fajnie się zaczyna, godzinka tu ptania. Pierwsza moneta i od razu srebro wlatuje. Jest grubo, kurde. Ale fajnie, tak ja mogę zaczynać każde poszukiwanie. No, z braku laku to i do dobry. Wpada sztuciec. Raczej to, co z niego zostało, sama rączka, ale jakiś taki starszy. Malutki, miedziany. Coś się tu zaczyna dziać, żeśmy z tego lasu trochę tu wyszli na taką łąkę, może tu na tej łączce coś będzie. No pierwszy sygnał na łączce i wpada od sztućca taki kawałek. No, także jest kolejny fancik jakiś. Zależy, że na razie ich wiele nie ma, to jest jedna moneta. I co? I ta blacha, co widzieliście. I teraz wpada co? Element od łyżeczki. Pak! Do torby. Patrzcie, tu była ta łyżeczka. Czyli jednak wyjście na łączkę sprawiło, że coś się zaczęło dziać. Tutaj drugi sygnał na tej łączce, wpada moneta. Już patrzymy, co to tu jest za monetka. O, perelek. Ale to już wiem, to jest 20 groszy z PRL-u. 1949. Czyli kogo by tu pozdrowić, 49? Adi, kogo wy pozdrawiacie, 49 rocznik na PRL-ach? Kogo pozdrawiacie, 49 na PRL-ach? Wy kogoś A, no, także Adi mówi Antoni Pietkiewicz, także 49 rocznik, także Antoni, pozdrowionka. Wpada 20 groszy i ląduje gdzie? Do torby, pak! O, słuchajcie, lasek jak lasek, ale tu się przed chwilką odwaliło. Rafał naprawdę gruby fan wykopał, ale to oczywiście zobaczycie Ładiego na kanale już. A ja zobaczcie, co tu znalazłem, kurde. Ciach! Nie wiem, czy to dzika jakiegoś. Tak mi się chyba wydaje, że to będzie jakiegoś dzikusa. Dzika leśnego, a może jeszcze co innego, ale widać, że jakieś tutaj inne rzeczy w tym lasku są. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ciężko tu się chodzi z wykrywaczem, ale tutaj w takich miejscach w sumie generalnie najlepiej czy najlepiej można coś trafić, bo tu nikt nie chce wejść. Ty się śmieje, mówi, klasyka mojego gatunku, kurde, mówię, Adi jest guzik, mówi, pewnie nony, no jak, kurde.
Jaki? jak to może być? Co? Napoleon raczej to nie. A gdzie? Co to jest? Guzik nieznany, zwany przeze mnie jak? No name. Ale jest i coś tutaj wpada, także nie jest najgorzej. Jakaś taka posucha tutaj się zrobiła. Jeden mega fan tu został wykopany i na tym stanęło. Nie. Nie, ale zrobił ci powiem strasznie, nie? Każdemu się normalnie odechciało chodzić, kurde, nie? To jest właśnie to. Ale nic, trochę jeszcze zostało czasu do tuptanka, także kolejny fancik wlatuje, guziczek zwany No Name, pak do taszy! Ładnie tam przed chwilą trafię. Fajnego fanta, tankietkę. Czołg, a ja co tu mam? Piątkę adolfową. Cynkowa moneta, niestety zajazd totalny. Ale jest moneta, proszę zobaczyć na ziemię. W czarnoziemie niestety. Monety nie utrzymują się w jakimś pięknym stanie, niczym. Zresztą z ziemi te cynkowe monety generalnie słabo wychodzą. Wiadomo, oszczędzane na wojnę było. Ale jest 5 feningów, raj feningów. Oczywiście zdjęcie będzie tutaj wrzucone. No i moneta gdzie ląduje? Do torby! Pak. Kurde, muszę uważać, żeby tutaj się wichura zrobiła, żeby jakieś drzewa na mnie były pospadały, bo będzie lipa. Słuchajcie, lotuje kolejna monetka. Co to tym razem tu wpada? Ach, co za moneta. Na kolana nie rzuca, 50 groszy współczesne. Ale jest krągło, się cieszy. Jest to 50 groszy. Jest to 50 groszy, nie ma jakichś dzisiaj wielkich fantów, bynajmniej na razie, ale wiadomo, fanty trzeba wychodzić na spokojnie. Tym razem wpada 50 groszy współczesne. A gdzie ląduje? W torbie ląduje. Pak! To jest taka droga, kurde. Zobaczcie, co wlatuje. Znaczy, wszystkie pierwszy moment śmieciąg. Ale tak mi się wydaje, że to chyba nie jest śmieciąg, jest to element od klamry. Zobaczcie. Muszę tam później do chłopaków podejść, oni mają takie druciane szczotki, to lepiej doczyścić. Ale na moje oko to będzie jakiś element od klamry. Tu będą te zawiaski, zobaczcie. Kurwa, jak ja się zlękłem, ty! Chodź zobaczyć, co mam. Kurwa, jak ja się zlękłem, ja aż tak, nie? Kurwa, co za wariat. Tu dzika z lasu udaje i mnie przestraszył, kurde. Ty, masz tu drucianą szczotkę? Masz drucianą, weź to wyczyść, nie jest to element od klamry przypadkiem. To jest, nie? Element od klamry. No to zawiasy, zobacz. Kurde, jak ja się zlękłem, ty, kurde! On tu mi chrumka spod lasu. To jest element od klamry. No. Niby taki niepozorny... To jest klamra, nie? Niby nie taki niepozorny fant, kurde. Ja ci powiem, ja już normalnie chciałem do złomu to pakować, ale coś mi mówił. To jest klamra, no, mówię właśnie. I elegancko, kurde. Weź ty, bo kurde, jaka ci strzelę, zaraz mnie tu wystraszy w tym lesie. I widzicie, jest taki niby złom i kurde, klamra wlatuje. Kurde, elegancko. Macie też. Dankeschön. O, wyskoczyła jakaś krągłość, kolejna. Co tam to jest, jakiś kolejny zajazd, albo PRL zajazd, nie. A, dyszka. Zobaczcie, 10 feningów, raj feningów. Cynkowa, kolejna cynkowa moneta, była piątka, to teraz mamy dyszkę. Oczywiście zdjęcie będzie tutaj, ale jeszcze taka w miarę widoczna, także z lasu wychodzi, to jeszcze coś tutaj na niej widać, także nie jest najgorzej, kolejna monetka do kolekcji. Idziemy trochę tutaj jeszcze, pobuszujemy w tym lasku. Monetkę oczywiście chowamy gdzie? Do torby, pak! Mamy grillować, kurde! Ale z czego tu grillować, jak tu nawet chrustu nie ma? Wszystko wyzbierane tu jest w tej Polsce. Wszystko nie mają tu wyzbierane. No właśnie, no nie ma nic, żeby tu ognisko rozpalić. Nie ma jakiejkolwiek możliwości. Trzeba zbierać to, co tu jest. Tak. Tragedia. Nawet chrustu, panie, nie ma. Pozabierali wszystko do domu. Także widzicie, ma być grill. Mają być kiełbasy, ma być integracja, ale z czego tu to rozpalić? Ale zobaczymy, poszukamy, coś tu jeszcze chyba jest. Zaciągnę, zobaczę jaka historia. Kamień ze znaczkiem PKS-u. Data wrzucona, zobaczcie. 22? Nie wiem, chyba 7, 1944. Ja w 44 PKS-y w ogóle były?
ciekawa sprawa. Ty też coś jest na tym kamyku? Ten RKS jest. RKS. Reich Communication samochodowe. Kurde, zobaczcie jak tu fajnie wesoło. I to się zerwie, ja wam mówię, nie? Roku na... To weź, wejdź na to, kurwa! Takie trzeba roku rozbujać, kurwa. Dobra, teraz my idziemy na razie. Jest, Roku! Tylko trzeba go rozbujać. Czekaj. Ty musisz tą rękę, nie? Do góry wziąć. O, tak, o! Roku! Rokonik, nowa ksywa, tylko kuli brakuje. Ręka, kurwa, ręka. Jak ta gałęzia jemnie. Ona da radę. Roku jest. Jest, Roku. Roku. Jeszcze nie. Raz tą rękę poproszę. Jo. No, było dobre.